No to już teraz moi roztomili wjeżdżamy z kamerą prosto do salonu. Tak, i to nie byle jakiego salonu, do salonu Damiana Holeckiego. Bo razem z nami nasz dzisiejszy gość. Witam cię, Damianie. Przepraszam, to znowu zaczynamy czwarty raz na żywo? To jest magia telewizji. Damian, ale widzę, że dobrze wyglądasz. Tak, jestem trochę opalony. No, słuchaj, ciepłe dni już były, to nie ma się co czarować. I no pamiętaj, że zawsze się trzeba poszmarować, żeby się nie przypiec za bardzo. No właśnie, szukam jakiegoś, ale to już ma za późno. Nie, to już na o tej porze już się nie trzeba smarować. O tej porze już jest okej. Okay. Damian, słuchaj, podstawowe pytanie na dzisiaj to pytanie, jak ty się czujesz w ogóle? Znaczy, chuj, w porządku. Znaczy, fizycznie jest okej, okay, psychicznie trochę gorzej. Zaczynają meble do ciebie poleku gadać. Czemu pytam, bo pandemia pandemią, ale ty też po poważnym zabiegu, teraz rehabilitacja, ponoć kolejka rehabilitantek już jest ustawiona przed domem na wszystkie dni tygodnia, NFZ sprostał wyzwaniu i jednak składki nie poszły na marne. Przepraszam, pójdę zobaczyć. No i tyle było Holeckiego. Co? Nie ma kolejki. Nie ma kolejki, jakieś trzy osoby stoją, no bez przesady. A nie, no to trzy to jeszcze da się znieść. Damian, ale w porządku, wracasz do zdrowia, wracasz do siły? Tak, jest w porządku, ćwiczę codziennie, staram się być aktywny fizycznie. Oczywiście nie jestem jeszcze pełen sił, w sensie taki, żeby mógłbym na przykład, nie wiem, no, ale jakoś sobie daję radę. 3 godziny biegania to jeszcze nie ten czas. No, niestety nie. No dobrze. Damian, a pandemia? Znosisz jakoś ją? Czy już po prostu te meble na poważnie z tobą rozmawiają? Kuchenka się odzywa do ciebie? Pandemia. Aha, rozumiem, pandemia. Myślałem, chodzi o imię, wiesz. Takie piękne nowe imię dla dziewczynki. Nie, to chodzi o właśnie o ten czas, trudny czas, ale widać, że u Damiana jest to dobry czas jednak. Pandemia mnie żarty, czy wiesz co? Taka nowa tradycja. Dobra, ale Damian... Znaczy, wiesz co? No? Zupełnie poważnie, Sebastian. Ja uważam, że jest masakrycznie źle, bo widzimy, co się dzieje, chyba nie na Śląsku. Trzymamy kciuki wszystkich tych, którzy się leczą, trzymamy kciuki przede wszystkim dla lekarzy. Ale tak jak już powiedziałem w kilku wywiadach innych, nie powinniśmy się dać ponieść tym negatywnym emocjom. To znaczy, myślmy pozytywnie, oczywiście korzystajmy z tego, co nam każą robić, w sensie maski, rękawiczki, bo to naprawdę pomaga. Ale też nie przesadzajmy w drugą stronę, ponieważ przesadzanie nigdy nie daje nic dobrego, prawda? Dokładnie. Damian, a ty gdzie... Dlaczego nie ma maski? To jest maska. A poza tym zachowujemy 2 metry... Zachowujemy 2 metry odległości między sobą, więc jest okej. Okay. Damian, ale to... W tym przypadku ma 80 km. No więc właśnie. Ty jest jednym z kolejnych wykonawców Listy Śląskich Szlagierów, którym ten czas właśnie teraz pokrzyżował plany, a dokładnie plany nie tyle co koncertowe, ale też promocyjne związane z 2 twoimi płytami, Biesiada i Modlitwa. To płyty, które pojawiają się na przełomie 2019-2020. No i gdzieś ta promocja jednak nie do końca była. To znaczy, co może być? No, że tak wydał Holecki se płyty i tyle. A to nie jest... No. Do tych płyt powstały 3-4 dyski. Znaczy, jeden Prayer, drugi Granica, trzeci jeszcze mam jeden, który jest nagrany, który puszczę za chwilkę, czekam po prostu na dobry moment. W międzyczasie nagrałem Nasz Świat, Nasz Dom, tak? Korzystając z okazji tego, że siedzimy w domu. Znaczy, to były materiały z grubsza, które miałem już gdzieś na oczu, zostały naprawdę zrobione przez wraz z moim przyjacielem, który naprawdę włożył dużo pracy, wysiłku w to, żeby to wszystko powstało. Bo czasy są, jakie są, znaczy nie mogliśmy się spotykać. I wydaje mi się, że nie jestem gościem, który spoczął na laurach. Znaczy, cały czas się coś dzieje, prawda?
W związku z tym, że byłem poddany zabiegowi 17 lutego, byłem wycięty z życia, prawda? Postanowiłem sobie, że do maja nie będę nic robił, prawda? Jest pandemia, mamy koronawirusa, więc czasy są kiepskie dla artystów, dla wszystkich, dla ciebie, dla mnie, dla naszych kolegów z branży, dla telewizji. Nie jest ciekawie, prawda? No nie jest ciekawie, Damian, ale to jest tak, że ta promocja ty odkładasz w czasie i teraz w końcu ktoś powie, że koniec, krzywo zachorowań nie rośnie, wręcz spada i Damian Cholecki wraca do promocji płyty? Jednej i drugiej? No oczywiście, że tak. To znaczy się tak. Nie chciałbym może tutaj biegać daleko w przyszłość, ale obstawiłem dwa teledyski do płyty, tej operowej, prawda? Płyta z muzyką plastyczną, może nie opowiadajmy, że to jest płyta operowa, bo to nie jest płyta operowa. Jeden teledysk powstał do płyty wiesiadnej. Nie będę tutaj w tym kierunku już nic więcej robił, bo mam zanadrzu jeszcze jeden teledysk, jak wspomniałem wcześniej, do tej płyty muzyką klasyczną, ale już też szykuję teledysk do następnej płyty, która się pojawi w tym roku, do mojej płyty autorskiej, prawda? A więc nie mogę mi zarzucić tego, że nic nie robię. Oczywiście chciałbym coś więcej, ale w tym momencie, w którym jest, nie da się nic zrobić więcej, ponieważ nic nie pracuje tak, jak powinno, prawda? Chciałem zrobić koncerty akustyczne do tej płyty muzyką klasyczną. Nie da się. Zostało wszystko sparaliżowane, odwołane. Wszystkie plany, które wymyśliliśmy sobie, nazwijmy to tak, my artyści, poszły się po prostu... No nie ma. Dlatego ciężko się znaleźć na tym rynku teraz, prawda? A więc wydaje mi się, że dużo robię i staram się dużo robić, żeby przede wszystkim być swoimi fanami. Damian, ale to nikt nie zarzuca ci w ogóle tej sytuacji, że odpoczywasz, że nic nie robisz, że w ogóle nic się nie dzieje, bo jesteś jednym z bardziej aktywnych właśnie artystów w mediach społecznościowych. To jest rzecz, na którą żeś chyba wcześniej nie miał czasu, teraz ta aktywność wzrosła. Umilość czas, dzięki temu też powstała piosenka, o której żeś już wspominał, Nasz Świat, Nasz Dom. To jest piosenka z przemyśleniami Damiana Choleckiego na obecną sytuację? Wydaje mi się, że tak. Też nie chciałbym popadać tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, w jakieś takie wyjątkowe sytuacje, znaczy nie chciałem specjalnie pokazywać w tym teledysku jakichś wieszkaretek Połtowia, jakichś akcji dziwnych. Jest to czysty przekaz, puste ulice. Wydaje mi się, że piękny tekst, który napisał Edziu, jak zawsze. No, po muzyce się nie wypowiadał, bo sam ją napisała. Wydaje mi się, że jest to piosenka, która przeżyje czas ten, który mamy w tej chwili, przeżyje też w następnym czasie, który będzie już po pandemii. I wydaje mi się, że jakoś się to ostoi. Nie wiem, co ty myślisz, ty jesteś radiowcem. Ty grasz takie rzeczy. Nie wiem, co sądzisz na ten temat tej piosenki w ogóle. Damian, to jest piosenka, która jest ludziom potrzebna. Chyba każdy taki moment, kiedy artysta pokazuje, że... To jest tak samo, jak powstawały hymny, które zagrzewały ludzi do tego, żeby jeszcze walczyć, żeby się nie poddawać. To tak samo wy, artyści, robicie dzisiaj, w dzisiejszych czasach, tworząc takie piosenki, które pokazują, że będzie dobrze, że trzeba się trzymać. Ale to jest piosenka, którą Damian powstała z potrzeby serca, tak żeś to czuł? Przepraszam, mógłbyś powtórzyć, coś przerwało? Pytam się o to, czy ta piosenka, która powstała, Damian, czy to tak z potrzeby twojego serca, bo tak Damian Cholecki czuł, że musi to wszystko jakby tak wykrzyczeć, że jest tak źle i miecie się tam jakoś? Znaczy może nie, że jest aż tak źle, bo źle może być zawsze, wiesz, jeszcze gorzej może być, prawda? Ja uważam, że powinniśmy zanotować dzisiaj w naszej świadomości i tym, że coś się dzieje, prawda, złego. Znaczy, nie chciałbym mówić, że to jest mega złe. Jest coś złego. Jest koronawirus, prawda? I nie możemy tego pominąć. Ale też nie chciałbym przesadzać w drugą stronę. Śmiało można jeszcze teraz powiedzieć, że ten czas, który ty spędzasz w internecie, to jest... taka odskocznia od tego, żeby zapomnieć o tym wszystkim, umilasz też czas swoim fanom, pokazujesz swoją twórczość, ale wydaje ci się, że po tym, kiedy skończy się ta pandemia, wszystko zostanie w tym internecie tak, jak jest, będzie na to czas, czy zaś wrócimy do tego takiego pośpiechu i nie będzie czasu na ten kontakt internetowy i czy tego nie będzie czasem brakowało trochę fanom, widzom, słuchaczom?
co, ja przede wszystkim myślę, znaczy to, że wrzucam piosenki, które repetuję live z domu, z tego samego miejsca, z fortepianem, mam przede wszystkim straszny taki problem, ponieważ normalnie tylko na koncertach te piosenki śpiewam, prawda, i ludzie mogą przyjść i posłuchać tych piosenek, w związku z tym, że nie ma tych koncertów, że jest olbrzymia pustka, którą staram się wypełnić właśnie tymi wrzutkami, to jest jak jest. No ja wiesz co, nie wiem co będzie, jeśli świat się otworzy, choć tak szybko wydaje mi się, że chyba to nie nastąpi, ale świat się otworzy dla nas artystów i będziemy mogli po prostu grać koncerty, będziemy mogli chodzić na scenę i śpiewać dla setek ludzi. Nie wiem, czy to nastąpi szybko, tak już powiedziałem wcześniej, w tym roku. Jeśli tak, to będzie super, jeśli nie, to będę dalej śpiewał. Co kilka dni wrzucam oczywiście piosenki na YouTube'a dla tych wszystkich ludzi, którzy są pokrzywdzeni tym wszystkim, prawda? Przede wszystkim dla moich fanów, których mam naprawdę mega dużo i to im się po prostu należy i koniec, kropka. Damian, troszkę żeś wyprzedził moje takie ostatnie pytanie. Jak sądzisz, twoim zdaniem, jaki będzie ten rok artystyczny 2020? Idzie powiedzieć, że w ogóle będzie? Czy w ogóle będzie? Wiesz co, to pytanie chyba sobie zadajemy wszyscy, czy będzie. Wydaje mi się, że może coś się ruszy pod koniec roku. Być może, że zagramy jakieś pojedyncze koncerty dla mniejszej ilości osób. Wydaje mi się, że nasz rząd puści imprezy do 50 osób. Tak mi się wydaje, że może mogą zrobić takie, bo wiesz, umówmy się, jeśli puszczą wesela, to koncerty takie, wiesz, małe, kameralne, 50-osobowe będą możliwe, prawda? A więc może to jakoś się nam uda pod koniec tego roku zrobić. Tak jest moje zdanie. Jeśli nie, no to spotkamy się w przyszłym roku. Liczę na to, że jednak się to jeszcze w tym roku uda, ale na pewno się uda teraz, bo skoro siedzisz już przy tym fortepianie, to mogę cię prosić chyba o to, żebyś na sam finał naszej rozmowy wyśpiewał coś dla państwa, żeby się tam te uśmiechy się jeszcze szersze pojawiły na twarzach tych, którzy nas oglądają. Tak, mam śpiewać dla całego świata czy dla Polski? Zaśpiewaj dla świata, Polski, z przesłaniem i w ogóle. Opisz, co mam. Problem jak zawsze, albo angielsko jest jeszcze, albo po polsku. To po polsku, po polsku. Dobrze, bardzo proszę. To mogę już zacząć? Proszę bardzo. Czy to już będzie piosenka na koniec, czy mogę coś jeszcze powiedzieć? To umówmy się, chcesz powiedzieć i zagrać, czy zagrać i powiedzieć? To znaczy się, to zależy, czy tą piosenką kończymy. Tak. Chciałbym po twoich ostatnich nutkach powiedzieć: Damian Holecki, dziękuję ci bardzo i wtedy bymy skończyli. Proszę państwa, bardzo dziękuję Sebastianowi za to, że znalazł czas, żeby ze mną porozmawiać. Dziękuję przede wszystkim też producentowi, który na nim stoi. Proszę państwa, dla wszystkich piosenka Będę, gdzie będziesz ty. Ja się z państwem żegnam, tak że Sebastian powiedział, on kończy, więc dziękuję pięknie. Zaczynamy do muzyki. Zasypiać chcę przy tobie, z tobą budzić się. Razem być na dobre i na złe. Zapamiętać noc do tych, co ich rok, i wrócić na zagubiony raz. Damian Holecki, to jemu właśnie dziękujemy za rozmowę. Życzymy dużo zdrowia i pozdrawiamy Damiana Holeckiego. Chodź coś tam, gdzie nikt nie znajdzie nas.